jak po latach wspominasz posterunek 13? Wiesz co, ja już się z posterunkiem 13 jakoś pogodziłem, bo miałem taki czas, że strasznie znielubiłem tego Rysia, ponieważ tak jak się siedzi przez parę lat w szufladzie z napisem debil z Polsatu, to nie jest tak do końca fajnie i wszyscy widzą w tobie tylko tego kudłatego sapera. I musiało trochę czasu upłynąć. Ale bardzo ci to przeszkadzało? Wiesz co? Ludzie na ulicy krzyczeli za tobą na przykład? Wiesz co, nie, z tym akurat nie ma żadnego problemu, bo to, że ludzie przychodzą do ciebie, chcą autografy, to jest super. Natomiast dla jakiegoś tam, wiesz, artystycznego rozwoju, łatka, którą dostajesz, że możesz grać tylko i wyłącznie tego rodzaju rolę, to jest dla aktora przekleństwo. No sorry, aktor ma twarz tylko jedną, nie może jej zamienić na coś innego. I naprawdę ja miałem dużo farta w życiu, że spotkałem na swojej drodze Smarzowskiego Wojciecha, który no, chyba niespełna rozumu był, że wyciągnął mnie z tej szuflady 13 posterunku i zaproponował bardzo poważną, dramatyczną rolę w filmie Wesele. No. Gdybym go nie spotkał, to pewnie dalej bym siedział w takiej szufladzie, no i nie wiem, co by wtedy było. A potem twoje aktorskie amploa się całkowicie odmieniło, Dom Zły, Drogówka, o strach pomyśleć, co będzie dalej. Dalej będzie, no jest taki film, który niedługo będzie miał premierę, to jest film Maćka Pieprzycy pod tytułem Chce się żyć, to jest taka polska wersja Mojej lewej stopy z Danielem Day-Lewisem, czy filmu Motyl i skafander, kawał mocnego, poruszającego kina. No, ja tam miałem przyjemność również zagrać ojca niepełnosprawnego chłopaka. Myślę, że o tym filmie Państwo no, za parę miesięcy już usłyszą. To jest tytuł przewrotny, będzie chciało się widzom żyć po wyjściu z kina? Tak, bo o paradoksie głównym bohaterem jest chłopak z porażeniem mózgowym, natomiast który ma w sobie taką witalność, taką potrzebę i życia. Miłość do życia i ma tak nieprawdopodobne poczucie humoru, że cały czas generalnie robi sobie żarty ze wszystkich. No, patrzy, uwielbia piękne kobiety, uwielbia ich piersi, cały raz porównuje, jaki rozmiar mają te piersi. Ten film jest zabawny momentami, poruszający, to co ja najbardziej lubię w kinie czy w teatrze, że jest śmiesznie, a potem jest przejmująco, czyli że ja się śmieję, a za chwilę płaczę. I tak będzie też w tym filmie.